Dzień dobry, nazywam się Monika Bochyńska i w dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne w czasie pandemii. Serdecznie zapraszam. Opowiem dzisiaj Państwu o psychologii pozytywnej w kontekście dbania o zdrowie psychiczne. Tytułem wstępu chciałabym przypomnieć definicję psychologii pozytywnej. Jest to nauka o zdrowiu psychicznym i o dobrostanie, o pozytywnych doświadczeniach i cechach jednostki oraz o instytucjach wspierających ich rozwój. W psychologii pozytywnej nie skupiamy się na dysfunkcjach i patologiach, a raczej na zasobach osobistych. Za swoje główne obszary zainteresowań psychologia pozytywna uznaje pozytywne emocje i doświadczenia oraz pozytywne cechy. Pozytywne emocje i doświadczenia, dzięki którym możliwe jest otworzenie się na zmysłowe przyjemności, a w konsekwencji wiąże się to z uczuciem przyjemnego, żywego i barwnego, pełnego optymizmu życia. Wiele badań poświęca się takim emocjom pozytywnym, jak poczucie zadowolenia z przeszłości, radość z teraźniejszości oraz nadziei na przyszłość. Natomiast pozytywne cechy to inaczej siły i cnoty, jakie można odkryć w sobie i rozwijać oraz wykorzystywać w pełnym i zaangażowanym życiu. Pełne zaangażowanie przyczynia się do rozwinięcia samorealizacji. Zwraca się uwagę na pozytywne aspekty natury człowieka. Podejmowane są badania m.in. nad jego zdolnością do miłości i pracy, odwagą, współczuciem, twórczością, mądrością oraz odpornością psychiczną. Psychologia pozytywna w kontekście zdrowia to zagadnienie, które warto zgłębić. Przyjrzyjmy się teraz definicji zdrowia, którą podaje WHO. Jest to definicja sformułowana w duchu psychologii pozytywnej, traktująca zdrowie jako zasób osobisty. Warto jednak podkreślić, że zdrowie to nie jest jedynie brak choroby czy odczuwania objawów chorobowych, lecz również zdrowie psychiczne i społeczne. W czasach pandemii nasze zdrowie jest wystawione na próbę. Nie tylko narażeni jesteśmy na COVID-19, lecz m.in. na nasilenie zespołów bólowych kręgosłupa ze względu na mniejszą aktywność fizyczną, zwiększenie masy ciała ze względu na kompensowanie sobie pysznościami i gorszego samopoczucia oraz zaburzeń nastroju z powodu dotkliwej izolacji, ograniczeń w realizowaniu swoich zainteresowań i niemożności spotkań z osobami bliskimi. Z tego powodu warto zmobilizować się i przestrzegać zasad zdrowego stylu życia. Ale co to właściwie znaczy? Warto wziąć pod uwagę swoją dietę, dbać o zdrową, wartościową dietę, w której dominować będą warzywa dostarczające wielu witamin i minerałów. Zapewniać sobie codziennie aktywność fizyczną, chociażby półgodzinny spacer, powtarzany codziennie, niewątpliwie może sprawić, że poczujemy się lepiej. Niezmiernie istotne jest również odpowiednie nawodnienie organizmu, ponieważ osoby w srebrnym wieku mają tendencję do wypijania zbyt małej ilości płynów w czasie dnia. Dodatkowo należy zmodyfikować szkodliwe zachowania wpływające destrukcyjnie na zdrowie, takie jak palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, picie dużej ilości kawy czy spożywanie dużej ilości cukru. Jeżeli pojawiają się wątpliwości i pytania dotyczące zdrowego stylu życia, to najlepiej zadać swoje pytania lekarzowi pierwszego kontaktu, który zapewne podpowie, jak wprowadzić swoje postanowienia w życie. Równie ważnym aspektem zdrowia jest zdrowie psychiczne. Dlatego powiem o tym, jak o nie zadbać w tak wymagającym dla nas czasie, jakim jest pandemia. W związku z tym powiemy sobie o realistycznym nastawieniu, o zestrojeniu z emocjami, dbaniu o kondycję umysłową, o redukcji stresu informacyjnego, dbaniu o dobry sen,
o aktywności wolontariackiej w czasie pandemii oraz o praktykowaniu wdzięczności i ćwiczeniach relaksacyjnych. Zwróćmy więc uwagę na nasze nastawienie, które powinno być realistyczne i pozytywne. Pomoże w tym dbałość o codzienny nastrój. Każdego dnia warto poświęcić wybraną sobie ilość czasu tylko na dbanie o siebie. Może to być automasaż, zastosowanie kremu do twarzy, zrobienie dobrej herbaty czy czytanie przyjemnej książki. Pomoże w tym również spokojne wyrażanie przeżywanych emocji. Dla zdrowia psychicznego niezbędne jest komunikowanie swoich uczuć i werbalizacja swoich emocji. Wewnętrzne zestrojenie z emocjami jest niezbędne. Zaleca się niespychanie swoich uczuć do podświadomości, lecz przeżywanie ich świadomie. Porozmawianie o nich z bliskimi bądź ze specjalistami. Pomocne w tym może okazać się pisanie dziennika czy wierszy. Może to działać jako forma katarzis, czyli oczyszczenia się. Z kolei poezja ma działanie terapeutyczne. Jest to podróż po najbardziej skrywanych zakamarkach naszego serca i umysłu. Warto dodać, że dzielenie się swoimi obawami, uczuciami pogłębia relacje międzyludzkie. Więc jeśli mamy ku temu sposobność, to warto to robić. Niezbędna jest również dbałość o kondycję umysłową. Należy podejmować działania mające na celu poprawę sprawności intelektualnej. Może być to na przykład czytanie książek, rozwijanie swoich zainteresowań, uczenie się nowych umiejętności czy na przykład rozwiązywanie krzyżówek. Niezbędna jest również redukcja stresu informacyjnego. Warto ustalić czas, który przeznaczymy na oglądanie nowych doniesień dotyczących pandemii. Informacje dobrze jest przesiewać i korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł. Słuchanie przez cały dzień nowych wiadomości o pandemii negatywnie wpływa na nasze samopoczucie, zwiększa poziom lęku i stresu. Warto również zadbać o swój sen. Poprawa jakości snu przekłada się bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia. Z tego powodu warto o nie zadbać. Metody dbania o higienę snu to na przykład zapewnienie ciemnego, spokojnego otoczenia oraz przyjemnej temperatury. Położenie się do łóżka wyłącznie, gdy odczuwa się zmęczenie. Zalecane jest, by zrezygnować z czytania, jedzenia, oglądania telewizji czy korzystania z telefonu w łóżku. Po 20 minutach nieskutecznego zasypiania zalecane jest wstanie z łóżka. Należy też korzystać z relaksacji przed pójściem spać, może się to okazać pomocne. Ważna jest również odpowiednia dieta. Unikanie ciężkiego posiłku przed snem, czy zakaz picia napojów z kofeiną, czy jedzenia czekolady przed snem. Należy też ograniczać używki. Zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych przynajmniej 4 godziny przed pójściem spać. Należy też zmniejszyć ilość czasu na drzemki w czasie dnia. Ekspozycja na światło słoneczne, przynajmniej przez 40 minut rano lub po południu, również może okazać się przydatna. Przed pandemią aktywność seniorów często wspierana była przez organizacje społeczne, zarówno zrzeszające, jak i działające na rzecz aktywizacji osób starszych, i dlatego powiem teraz o aktywności wolontariackiej seniorów. Osoby starsze, czynnie społecznie, które przyjmują postawę konstruktywną, dbają o lepszą jakość życia, a tym samym o lepsze poczucie zdrowia. Zaangażowanie w pełne i żywe życie, zaangażowanie w pomoc innym, dzielenie się swoimi doświadczeniami sprawiają, że odczuwa się satysfakcję z kontaktów z innymi. Osoby czynne społecznie są pełne humoru i tolerancji dla innych. Człowiek
Odczuwa, że jego życie ma sens, gdy realizuje w nim dalekosiężne cele, wartości oraz odczuwa, że ma kontrolę nad jego przebiegiem. W sytuacji pandemii oraz wynikającej z niej licznych ograniczeń, życie osób starszych może stracić dotychczasową wartość. Dlatego tak warto jest zacząć takie działania. Seniorzy udzielający wsparcia wykorzystują w tym celu przestrzeń wirtualną, a w przypadku braku kontaktu z rówieśnikami w tej przestrzeni wykorzystują kontakty telefoniczne i za ich pomocą udzielają wsparcia. Aktywność społeczna niewątpliwie podnosi jakość życia osób w srebrnym wieku. Z tego powodu należy doceniać i propagować, wzmacniać i rozwijać ideę aktywności społecznej, działalności wolontariackiej osób starszych. Jak prowadzić wolontariat i okazywać wsparcie innym w czasie pandemii? Odnotowano, że aktywność osób w srebrnym wieku na profilach facebookowych może być formą działań społecznych. Spójrzmy na parę przykładów. Można okazywać wsparcie na przykład emocjonalne poprzez zamieszczanie sentencji budujących, pozytywnie nastawiających do życia, wpisy wspierających pozytywnie nastawienie do życia w trudnej sytuacji koronawirusa, przesyłanie pozytywnych komentarzy, sentencji do rówieśników, działalność artystyczna, taka jak na przykład pisanie wierszy, dzielenie się nimi na profilach, zamieszczanie zdjęć, konwersacji o zabarwieniu humorystycznym w celu nabrania dystansu do sytuacji, w której się znajdujemy. Można również udzielać wsparcia duchowego poprzez dyskusje na tematy egzystencjalne, oferowanie rozmów telefonicznych o sensie życia, zapraszanie do udziału w grupach modlitewnych, nabożeństwach, rozmowach duchowych w czasie pandemii. Aktywni seniorzy swoją działalność o charakterze wolontaryjnym przenieśli w czasie pandemii między innymi do świata wirtualnego, za co warto wyrazić uznanie. Bez wątpienia ta aktywność pozwala im utrzymać dobrą jakość życia w warunkach izolacji, a jednocześnie przyczynić się do dobrej jakości życia ich rówieśników, znajdujących się w tych samych warunkach. Udzielanie przez seniorów wsparcia w przestrzeni wirtualnej i realnej jako aktywność życiowa pomaga również w zrozumieniu nowej sytuacji oraz sprzyja adaptacji do niej i modyfikacji działań dla utrzymania normalności oraz usensownienia życia. Kolejnym cennym oddziaływaniem jest praktykowanie wdzięczności i wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych. Praktyka wdzięczności okazuje się, że wdzięczność, czyli dostrzeganie rzeczy, które zazwyczaj pomijamy, i docenianie ich wartości poprawia nasze samopoczucie i nasz nastrój. Przywoływanie w pamięci rzeczy, za które jest się wdzięcznym, zwiększa pulę pozytywnych emocji, powodując utrwalenie ich odczuwania. Bezpośrednio wpływa to również na poziom lęku i walkę z depresją. Przykładem ćwiczeń wdzięczności jest na przykład prowadzenie dziennika wdzięczności, codziennie dopisywanie aspektów naszego życia, wydarzeń, za które jesteśmy wdzięczni. Ćwiczenia relaksacyjne natomiast są zalecane, by zredukować odczuwany stres i lęk. Warto wprowadzić w swoją codzienność relaksację. Można korzystać z treningu relaksacji Jakobsona lub z treningu autogennego Schulza. Chcąc spróbować tego typu treningów, wystarczy wpisać w swoją przeglądarkę internetową tę frazę i odnaleźć nagrania w sieci. Mając na uwadze pozytywny aspekt relaksacji, chciałabym zaprosić Państwa na krótką relaksację, skupiającą się na obserwowaniu oddechu. Mam nadzieję, że tym pozytywnym doświadczeniem zachęcę Państwa do zgłębienia tej dziedziny. Przed przystąpieniem do treningu warto przykryć się jakimś kocem, zapewnić sobie bardzo wygodną pozycję swojego ciała. Można usiąść lub można położyć się. Przyjmij teraz wygodną dla Ciebie pozycję ciała. Jeżeli siedzisz, staraj się przyjąć pozycję pełną godności,
mając wyprostowany kręgosłup i rozluźnione ramiona. Jeżeli leżysz, to nie krzyżuj swoich rąk ani nóg. Niech to będzie wygodna dla Ciebie pozycja ciała. Zwróć uwagę na Twój oddech, na to, jakie doznania wiążą się z oddechem. Weź wdech i poczuj, jak unosi się Twój brzuch, a na wydechu, jak opuszcza on Twoje ciało. Nie kontroluj oddechu. Może zauważysz przerwę między wdechem a wydechem? Zauważ teraz, co czujesz. Może odczuwasz swój oddech w klatce piersiowej? Może czujesz, jak zimne powietrze wnika przez Twój nos? Skieruj świadomość na doznania związane z oddechem w Twoim brzuchu. Każdy wdech traktuj jak początek, a każdy wydech jako koniec. Życie rzeczywiście zdarza się i dzieje zawsze tylko w tym momencie, bez względu na to, jak komentują to nasze myśli. Zauważ to, co jest tutaj, tu i teraz. Skieruj swoją uwagę na oddech. Zauważ, jaki on jest. Zwróć uwagę na wdech i wydech. Na przerwę między wdechem a wydechem. Nie kontroluj oddechu. Pozwól, by był taki, jaki jest. Bądź z oddechem. Poczuj, jak napełnia on Twoje ciało. Każdy wdech dostarcza niezbędnej energii życia do Twojego ciała. Z każdym wdechem tlen rozprzestrzenia się po całym ciele. Doprowadza do każdej komórki Twojego ciała. Dzięki niemu Twoje ciało funkcjonuje i jest zdolne do wspaniałych rzeczy. Z każdym wydechem oczyszcza on Twoje ciało. Usuwa to, co jest zbędne. Skontaktuj się z oddechem i zauważ to, jaki on jest cenny. Jak wiele mu zawdzięczasz. Uświadom sobie to, jakim jest on darem, który pozwala Ci żyć pełnią życia. Gdy zauważysz, że Twój umysł przestał skupiać się na oddechu, zauważ, co go zaprząta. Zauważ to i pozwól temu być, cokolwiek to by było. Zaakceptuj to. Nie wypieraj swoich myśli, nie tłum ich. Zauważ je, po czym sprowadź uwagę wciąż na nowo na oddech. W ten sposób uczynisz ponownie oddech centralnym elementem Twojej świadomości. Jeżeli Twoja uwaga zostanie zakłócona i to zauważysz, to pogratuluj sobie, że udało Ci się to zauważyć. Bądź dla siebie łagodny. Zauważ, jak zmieniają się doznania związane z oddechem. Zauważ to, jak Twój oddech się zmienia. Czasem jest szybszy, czasem wolniejszy, czasem jest niespokojny, czasem zrelaksowany. Poczuj, jaki jest teraz i zaakceptuj go takim, jaki jest. Tak, jak odczuwasz go w swoim ciele. Doświadczaj swojego oddechu. Chwila po chwili, oddech po oddechu. Oddech to coś, na co zawsze możesz zwrócić uwagę. To Twoja kotwica. Wracaj do niego w dowolnym momencie w ciągu dnia.
Na koniec chciałabym zachęcić Państwa, abyście Państwo nie bali się prosić o pomoc. Jeżeli odczuwacie silny stres związany z koronawirusem, porozmawiajcie o swoich obawach z najbliższymi lub skonsultujcie się ze specjalistami. Za dzisiaj dziękuję i życzę Państwu wszystkiego dobrego.